Zrównoważony rozwój i ochrona klimatu są ważnym elementem strategii biznesowej wielu firm, dlatego zależy im na tym, aby ich przyszli konsumenci potrafili docenić te starania. A edukacja ekologiczna dzieci pozwala właśnie kształtować te światopoglądy i zachowania na przyszłość. Dzieci wiedzą, że ekologia jest istotna, aczkolwiek bardzo często brakuje im praktycznej wiedzy na temat właściwych zachowań w życiu codziennym. Z doświadczenia wiemy również, że przez dzieci możemy dotrzeć z naszym ekologicznym przekazem również do rodziców. Dzieci bardzo potrzebują edukacji ekologicznej. Ekologia staje się coraz ważniejszym społecznie tematem. Mówimy o niej w mediach, w domu, w szkole i to bardzo dobrze, bo planetę mamy jedną. Jeżeli nie zaczniemy o nią dbać, to za chwilę zasoby mogą nam się skończyć, a my będziemy tonąć w śmieciach, więc warto o tym temacie mówić, ale nie warto straszyć kryzysem klimatycznym. Warto mówić w sposób przystępny, nie nakazami i zakazami, a poprzez zabawę. Tylko trzeba mieć ku temu narzędzia i takim narzędziem jest darmowa gra przeglądarkowa Ekoeksperymentarium. To jest gra, w której możemy się uczyć ekonawyków i przenosić je z wirtualnego do realnego świata. I tam kluczem jest właśnie ta zabawa, czyli gamifikacja, grywalizacja. Dzieci grają i zyskują merytoryczną wiedzę. Ekoeksperymentarium ma atrakcyjną formułę w postaci gry online, która umożliwia nie tylko samodzielną naukę, ale również prowadzenie atrakcyjnych lekcji w trybie zdalnym lub stacjonarnym, co doskonale wpisuje się w aktualne potrzeby. Po drugie, twórcy gry w sposób bardzo prosty i przejrzysty wyjaśniają dzieciom trudne tematy, na przykład co to jest ślad węglowy. Po trzecie, gra koncentruje się przede wszystkim na kształtowaniu praktycznych umiejętności i zachowań. W grze dzieci decydują same, jakie działania mają podjąć, rozwiązując zagadki, aby postępować bardziej eko. Firma Velux jest partnerem merytorycznym projektu. Wspólnie tworzyliśmy pokój zagadek na poddaszu na temat redukcji śladu węglowego. Między innymi w nim pokazaliśmy, w jaki sposób energooszczędne okna i rolety pozwalają tworzyć ekologiczny dom, a także komfortowe warunki do mieszkania. Do udziału w projekcie przekonał nas również fakt objęcia patronatu nad inicjatywą przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska.